Siema elo, Radio Anarchia, przebiłem się przez ten prowadzki bełkot w sieci. No ostatnio dochodzą mnie słuchy, że powstała tutaj jakaś konkurencja. Ktoś tam nagrywa jakieś filmy w lesie i to jest mój kolega w dodatku. Więc jestem z tego powodu zniesmaczony, ponieważ wiadomo, że jak to nagrywa mój kolega, to tak samo jak ja bym to nagrywał. Więc do mnie tutaj płyną z tak zwanego grona anarchistycznego różnego rodzaju teksty i zostałem zobligowany tutaj przez władców do przekazania kilku porad na temat kanału i w ogóle dla was, jakbyście chcieli robić kanał, to porady takie od starych anarchistów, to trzeba po prostu słuchać. A ja tym starym anarchistą jestem, mam już ponad 40, więc po prostu gówniarze. Ja mówię, wy macie słuchać. I tak jest też w stosunku do mnie, że jak ktoś ma ileś tam lat i on coś mówi, to w naszym środowisku tak jest po prostu, że lider ma zawsze rację. Także pamiętajcie o tym. I tutaj teraz dla tego gościa, co tam nagrywa gdzieś tam sobie filmy, który mówi coś tam o mnie też. Niestety, z przykrością twierdzę, że nie mówi o mnie w sposób krytyczny. Co jest wiadomo, że niezrozumiałe i prawdopodobnie, no to ja go namawiam, żeby tak mówił, no słuchaj stary, masz tutaj 5 zeta tam pod żałeczką, no weź tam powiedz coś, że jest spokojnie, wiadomo. Dobra, ale nie o tym, konkretnie krótko. Punkt pierwszy. Co to za podśmiechujki są z legend anarchizmu? No czy ty, czy w ogóle ktoś z was w 85 rzucał kamieniami w ogóle w maju w Gdańsku, we Wrzeszczu? No, głupio wam teraz? 85. To w ogóle na świecie nikogo z was nie było jeszcze. To jest... To nawet nie byliście w zamiarach jeszcze. A tu ludzie narażali już swój łeb i rzucali w policjantów, czy tam w milicjantów kamieniami. Czy ktoś w ogóle, ktoś by coś takiego zrobił z was? Kamieniami rzucał? No bez przesady, nie? Przemocowe zachowania. Poza tym, co ci biedni policjanci byli winni temu wszystkiemu. Także się nie naśmiewać proszę nigdy z legend anarchizmu, bo legend anarchizmu po prostu wy przy nich to tyle znaczycie. Jeden z drugim. Dwa. Rozbrat. Ja nie rozumiem, z jakiego powodu można krytycznie w ogóle na temat rozbratu, na temat hierarchii, która tam występuje, maczyzmu, jak różnych innych pierdół, mówić coś w ogóle krytycznie. No przecież rozbrat już jest od 30 lat. To nie jest tak, że zwykły chłystek może, tak jak tutaj ten, co tam prowadzi tam ten kanał, Hołota, może po prostu krytykować coś, na czym się nie zna, gdzie właściwie tak naprawdę nigdy pewnie nie był, gdzie, czy ty w ogóle wiesz, jak to 25 lat, czy tam 20, czy 30, jak to jest ciężko cały czas żyć w ten sposób, bez wody, bez prądu czasami też, jeszcze jakaś Hołota i ty się anarchistą w ogóle... No wstyd, tak nie można. Nie można w ten sposób. No wstyd mi po prostu jest. No jeżeli ty jesteś moim kolegą, to jest po prostu wstyd i hańba to jest. Także skandal po prostu kompletny i według mnie no, powinieneś po prostu dokonać publicznych przeprosin i na jutro na blachę co najmniej 3 strony Kropotkina tam zdobycie chleba czy czegoś. Następna sprawa to jest oczywiście footnote bombs. No footnote bombs, no my generalnie jako anarchiści, to tłumaczę od razu, my to jesteśmy z miłości do ludzi, do świata, do przestrzeni, do życia. Ja rano jak wstaję, to ja po prostu dziękuję Bogu, w którego oczywiście wierzę, że się obudziłem w ogóle. I jak to pięknie jest się obudzić, jeszcze sobie myślę tak. Jak to pięknie, że zaraz do kibla pójdę, potem pójdę pewnie do roboty, potem wrócę, zjem obiad, trochę pościemniam i potem spać i potem do roboty. No przecież to aż się chce żyć. Ty, czy jeden z drugim z tych z was jakieś pierdoły na temat footnote bomb, że my co, że my nie możemy pomagać bezdomnym, biedniejszym, to znaczy no ten tej całej tam wiadomo, że się tam w życiu nie ułożyło. W jaki sposób to można robić? No, z bezdomnej się nie wolno śmiać. A tam ta dziewczyna, z RSS i PPS, co tam pomagało biednemu człowiekowi, co on ich wyrzucił potem na pysk, bo zacząłem mu sprzątać na chacie i trochę się wkurwił. No to co? No to... No, no,
Wyjątek potwierdza regułę. No, trzeba to powiedzieć jasno. Wyjątek potwierdza regułę. Także w ten sposób nie będziemy się zachowywać i ja przynajmniej jako tutaj człowiek, który jest z miłości do świata, nie toleruję tego typu zachowań. Także młodzieży żadnych takich rzeczy proszę nie robić. 5. Razem to ja szanuję. Po pierwsze, to trzeba powiedzieć jasno. Razem to ja szanuję, bo razem robi świetną robotę w Sejmie, robią ustawy, ostatnio tutaj marzły dziewczyny, tam te posłanki i potem się okazało, że w pierwszym czytaniu odrzucono aborcję, ale przynajmniej coś robią, a nie tak jak wy. Siedzicie tylko, kurwa, przed tymi komputerami i w lesie sobie, człowieku, tam robisz te filmy jakieś. Razem to trzeba szanować, bo oni walczą o LGBT, o feministki walczą, o siebie, o robotników przede wszystkim walczą. Oni przede wszystkim walczą o robotników. Nie widziałeś, że wierchuszka razem pojechała do Solaris na jeden dzień, tam się pokazać na godzinę, znaczy na, tam solidaryzować się tam z robotnikami, tego nie było widać? To wszystko było widać, to było, wystarczy wejść na razem, się zainteresować, a nie krytykować razem, tylko to są partią polityczną. Są partią polityczną, przynajmniej mają pieniądze na to, żeby działać, żeby mieć dobry sprzęt, a nie tak jakby banera sobie tam nagryzmolicie i co. W ten sposób po prostu się nie da żyć. Tak się nie da żyć. Ja po prostu studia, praca, to są ważne rzeczy wszystko. To nie ma co negować tutaj. Ja chcę mieć wygodne życie, a nie po jakichś skłotach tam papieru toaletowego nie ma często. Człowieku, no nie można. Tak po prostu udzielam publicznie nagany i czuję się po prostu na ten temat. No bo po prostu skoro ktoś jest moim kolegą, no to ktoś ma co powiedzieć coś. Jak nie kolega. Także w ten sposób. I małolaty, gówniarze wy generalnie. Macie się słuchać starszych, a nie. Anarchia, pokój. Pa, pa, hej.